Cześć wszystkim, witajcie. Moje motocyklowe podróże zaczynam zazwyczaj w Przemyślu. W sierpniu wybrałem się na Podlasie, docierając aż do Augustowa. Z tej podróży zrobiłem dwa odcinki temu stosowny film. W komentarzach naczytałem się, że Augustów to nie Podlasie, a Podlaskie i nie zamierzam się spierać. Umówmy się, że Augustów leży na wschodzie Polski, tak jak Przemyśl. Będzie to więc podróż między tymi dwoma miastami, czyli jazda z północy na południe, trzymając się tak zwanej ściany wschodniej. Po drodze zajrzę do Biebrzeńskiego i Narwiańskiego Parku Narodowego, do największej staniny koni w Polsce i do jednego z najmniejszych miast również w naszym kraju oraz do paru innych ciekawych miejsc. A więc ruszajmy. Przed drogą warto napić się kawy. Jadę do centrum. Na augustowskim rynku nie można przeoczyć plenerowej wystawy Lipcowi Twarze ofiar obławy augustowskiej. Obława była największą zbrodnią dokonaną przez Sowietów na Polakach po zakończeniu II wojny światowej. Działania radzieckiej NKWD były wspomagane przez polską ubecję i milicję. W lipcu 1945 roku aresztowano i zabito wielu partyzantów i cywili. Gdy podróżuję motocyklem, unikam ekspresówek i zatłoczonych szos, ale czasem nie ma wyjścia. Droga 61 łączy Augustów z Warszawą, więc tirów tu nie brakuje. Na szczęście po 40 kilometrach przed Grajewem odbijam w stronę biebrzańskiej krainy. Pierwszy mój kontakt podczas tej podróży z Biebrzańskim Parkiem Narodowym zaczyna się od wielkiej bryły betonu w pobliżu kanału Rudzkiego. Są to pozostałości carskiego fortu twierdzy Ossowiec, zbudowanej przez Rosjan pod koniec XIX wieku. O fortach będzie jeszcze za chwilę, ale teraz czas wdrapać się na wieżę widokową. Ustawiono ją na małym wzgórku na sztucznie usypanej grobli otoczonej fosą. Jest jednym z ciekawszych miejsc do obserwacji ptaków i rozlewisk. Tego dnia tych ptaszków fruwało w pobliżu całkiem sporo, ale nie będę się mądrzył, bo ornitologiem nie jestem. Nie wiem, co widziałem, były małe, choć większe od wróbli i latały chmarami. Dyrekcja Biebrzańskiego Parku ma siedzibę w miejscowości Twierdza Ossowiec. Zapłaciłem za wejściówkę do parku i dostałem bardzo przydatne mapki. Dowiedziałem się niestety, że zwiedzać twierdzę, jej podziemia, można tylko z przewodnikiem od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. A więc nici, byłem po czasie. Mógłbym zacytować tekst z filmu Chłopaki nie płaczą, nie ma bunkrów, ale też jest fajnie, lecz kilka bunkrów, a właściwie fortów jest dostępnych. Rosjanie, obawiając się możliwego ataku wojsk niemieckich z Prus Wschodnich, postanowili wybudować twierdzę na mokradłach i rzece Biebrzy. Jako twierdza zaporowa była częścią większego systemu obronnego Cesarstwa Rosyjskiego. Podczas I wojny światowej twierdza Ossowiec była dwukrotnie oblegana. Hektarów Doliny Biebrzy, w większości pokrytej bagnami i torfowiskami, skutecznie broniło dostępu do twierdzy. Przejście suchą nogą nie było możliwe, o transporcie ciężkiego sprzętu można było zapomnieć. Twierdza Ossowiec swą renomę zyskała poprzez fakt, iż nigdy nie została zdobyta. Wjeżdżając na kolejny fort, minąłem panie, które opalały się topless, ale nie miałem śmiałości zapytać o historię tych umocnień.
Zresztą nie byłem pewien, czy są w temacie. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości twierdzę obsadził oddział odrodzonego Wojska Polskiego. Na początku lat 30. XX wieku, modernizując twierdzę, na dwóch z ciężkich schronów bojowych zamontowano wysuwalno-obrotowe wieże pancerne produkcji austro-węgierskiej, przywiezione z twierdzy Przemyśl. Miłego dnia! Na carskiej drodze, do której dotarłem, mogą pojawić się łosie, dzikie zwierzęta, płazy i gady oraz małe ssaki. O Davidzie Attenborough z BBC nic nie napisali. Należy tu jechać, nie przekraczając prędkości 50 km na godzinę, ponieważ w zaroślach może czaić się policja, straż parkowa, zieloni inspektorzy transportu drogowego, no i te wielkie łosie. Mając się na baczności, ruszam łosiostradą przed siebie. Upiory przeszłości zostały zaklęte w mury twierdzy, w nazwy miejsc i dróg. Carska droga łączyła kiedyś carskie twierdze takie jak Łomża, Osowiec i Grodno. Ma 35 km długości, otaczają ją lasy i bagna. Jest to droga, która łączy miejscowość twierdza Osowiec na północy oraz Stręgowa Górna na południu, przechodząc przez południowy obszar Biebrzeńskiego Parku Narodowego. Jadę przepisowe 50 km na godzinę, patrzę w prawo, zaglądam w lewo i nic. Łosia nie widać, płaza i gada również, ssaki widziałem tylko te na rowerach i z plecakami. Łosia owszem spotkałem w tym roku i to całkiem pokaźnego, ale na roztoczu. Wieżom widokowym nie odpuszczam. W parkach narodowych nie można korzystać z dronów, a wieża pozwala sięgnąć wzrokiem dalej i zobaczyć więcej. Bagno Ławki jest to jedno z najdzikszych i najbardziej rozległych bagien na terenie parku. Ludzie cierpliwi i wyposażeni w lornetki mogą tu wypaczyć bekasa krzyka, dubleta, wodniczkę, czyli dzikie ptactwo pod ochroną. Co robić na Podlasiu, gdy znudzą nam się asfaltowe drogi? W nawigacji można zaznaczyć trasy rowerowe i jechać dalej. Na takich oponach jak moje poszaleć po piaszczystych drogach się nie da, więc jadę jeszcze wolniej niż zazwyczaj. Podlasie upodobały sobie bociany. Na łące, którą mijam, zebrała się spora grupka. Debatują zapewne, kiedy i którędy lecieć do Afryki. Mijam znów rzekę Narew, kręcąc się zwykłymi oraz szutrowymi polnymi drogami, przejeżdżam przez środek Narwiańskiego Parku Narodowego. Park powołano w 1996 roku, jego granice poprowadzono tak, aby obejmowały tylko dolinę rzeki. Zdecydowana większość parku, czyli 5,5 tysiąca hektarów, to nieużytki. Pozostała część to wody, łąki i pastwiska. Co ciekawe, park w większości położony jest na gruntach prywatnych i to nieźle rozdrobnionych. Jest tu około 12 tysięcy działek, z czego tylko 38% należy do państwa. Niewątpliwie największą atrakcją dla pieszych turystów, którą uwielbiają także dzieciaki, jest kładka między miejscowościami Śliwne i Waniewo. To bardzo atrakcyjny pomost z widokami, poprowadzony nad rzeką Narew i jej rozlewiskami. Jej długość to 1200 metrów. Po drodze czeka nas kilka przepraw pływającymi platformami.
To takie mini promy, które musimy obsługiwać własnoręcznie, przeciągając je za łańcuchy. Przy okazji zwiedzania możemy popracować nad własną kondycją. Mniej więcej na środku trasy stoi wieża obserwacyjna. Wokół jest bardzo płasko i zielono. Osobiście przyzwyczaiłem się do swojego pięknego pogórza, ale i to miejsce też ma swój urok. Podobnie jak nad Biebrzą żyje tu całe mnóstwo różnych ptaszków. Ornitolodzy doliczyli się ponoć aż 213 gatunków, w tym 160 to gatunki lęgowe. Dane robią wrażenie. Suraż leży tuż przy Narwiańskim Parku Narodowym w Dolinie Górnej Narwi. Prawa miejskie otrzymał 580 lat temu. Był miastem Korony Królestwa Polskiego. Jest jednym z najmniejszych miast w Polsce. W 2019 liczył 992 mieszkańców. Dla porównania, największy blok w Polsce zbudowany w czasach PRL-u to Gdański Falowiec na osiedlu Przymorze. Długi na 860 metrów, w którym znajduje się prawie 1800 mieszkań i mieszka w nim około 6000 lokatorów. Suraż jest więc miastem małym i spokojnym. Jego mieszkańcy zajmują się rolnictwem i hodowlą bydła mlecznego. Prawdziwa sielanka położona na szlaku Konopielki. Konopielka autorstwa Edwarda Redlińskiego to słynna powieść, której akcja rozgrywa się we wsi Taplary. Nazwa jest fikcyjna, ale w okolicach Suraża, tu na Podlasiu, takich wsi otoczonych niedostępnymi bagnami, lasami było wiele. Ludzie żyli zgodnie z prawami natury i byli nieufni wobec obcych i zdobyczy cywilizacji. Jeżeli ktoś z młodych widzów nie wie, o czym mówię, to polecam film Konopielka z 1982 roku. To prawdziwa klasyka polskiego kina. W Surażu jestem po raz drugi, ale nie mam szczęścia do czegoś, co interesuje mnie szczególnie. Po raz drugi stromymi schodkami schodzę tuż przy moście na Narwi, chcąc zajrzeć do słowiańskiej osady, którą nazwano Nawia. Wprawdzie Nawia to kraina duchów, ale łagodna z wiecznie zielonymi łąkami, coś jak tutejsze okolice latem. Niestety mogę zobaczyć tylko z zewnątrz lub zerknąć przez ogrodzenie. Na szczęście głową sięgam ponad płot, ręce mam długie, więc zobaczcie sami. Dzisiaj nocuję na polu namiotowym nad samą rzeką obok pensjonatu Bajdarka. Pod tą tajemniczą nazwą kryje się wiosłowo-żaglowa łódź używana na Wołdze i Dnieprze. Narew jest znacznie skromniejsza od wspomnianych rzek, ale urok ma wielki. Nocowałem tu 2 lata temu, jestem tym miejscem zachwycony. Czysto, pięknie, dobra restauracja, bania, sauna i spływy kajakowe Narwią. Nie jest tu jak nad morzem, ale tego wieczoru zachód słońca był lepszy niż w dębkach nad Bałtykiem. Rano okazało się, że w pobliżu rozbił namiot kolega mojego kolegi. Świat włóczykijów jest mały i kiedyś każdy na siebie może trafić. Przy śniadaniu pogadaliśmy o podróżach. Zobaczyłem kolekcję Junaków i Harley'a, szefa pensjonatu, urodą zbliżonych do mojego Royal Enfielda. Trzeba się pakować i spływać. Te ujęcia z wody są sprzed 2 lat. Spływ chętnie bym powtórzył, ale czas zaczynał mnie gonić. Thank you.
Wybierałem się tutaj od lat. Zaledwie kilometr od granicy z Białorusią w pięknych okolicznościach przyrody od ponad 200 lat trwa stadnina koni w Janowie Podlaskim. To najstarsza państwowa stadnina koni arabskich w naszym kraju. W roku 2015 pewien nabywca ze Szwajcarii za 10-letnią siwą klacz Pepita wyhodowaną w tutejszej stadninie zapłacił 1 400 000 euro. To najwyższa cena na aukcji koni arabskich. Polska i światowa prasa w 2009 roku pisała: do Janowa Podlaskiego od 2 dni zjeżdżają limuzyny. Wśród miłośników pełnej krwi Arabów, oprócz szejków, jest też perkusista zespołu The Rolling Stones, Charlie Watts, wraz z żoną Shirley. Stadnina potrafiła przetrwać wojnę, mimo że w 1939 zginęło prawie 80% koni. Czasy PRL-u też łatwe nie były, a jednak sprzedawano konie nawet do Ameryki. Ostatnie lata, czyli czasy nowej, lepszej rzeczywistości, skomentował mi jeden z pracowników. Idź pan, lepiej już było. Prasa niedawno pisała o gigantycznych stratach. 2 konie żony perkusisty Rolling Stones zdechły, a pozostałe pani Shirley zabrała. Cytując Wojciecha Młynarskiego, można by zaśpiewać: co by tu jeszcze, panowie? Nadal warto poczekać i dopytać się pracowników, o której konie wielkim stadem wracają z łąk do stadniny. Z tego co pamiętam, jest to godzina 14. Starzy ułani mówili, że nie ma nic piękniejszego niż tętent końskich kopyt, niż koń w pełnym galopie. Chcąc dowiedzieć się więcej, należy odpowiednio wcześniej umówić się na zwiedzanie z przewodnikiem. Organizują tu też pokazy dla grup i przejażdżki. Na mnie zrobił wrażenie cmentarz zasłużonych koni. Szacunek jest ważny. Dziękuję ci, lato, za te wszystkie długie dni. Można być w tylu miejscach, zanim zajdzie słońce. Przy drodze między Chełmem a Krasnystawem, nad małym jeziorkiem przy ujściu rzeki Żółkiewki do Wieprza, wznoszą się znacznych rozmiarów ruiny zamku w Krupem. Przedzamcze oddzielone było suchą fosą i mostem. Znajdowały się tu ogrody, budynki gospodarcze i wolnostojąca kaplica. W roku, w którym zmarł Kazimierz IV Jagiellończyk, niejaki Jerzy Krupski, herbu Korczak, rozpoczął budowę niewielkiego zamku. Później zamek się rozrastał i trafiał w kolejne ręce. Zborowskich, Orzechowskich, aż 374 lata temu kozacy z Chmielnickim na czele zdobyli zamek, a 3 lata później zdewastowały go wojska kozacko-moskiewskie. To już województwo lubelskie i powiat zamojski. Nieliż to malowniczy zakątek w pięknym terenie. Turystów przyciąga tu przede wszystkim zalew wybudowany na rzekach Wieprz i Por. Chcąc obejść go wokół, musielibyśmy pokonać ponad 30 km. To jeden z największych sztucznych zbiorników w Polsce, jednak połowę mniejszy od Soliny w Bieszczadach. W każdym razie największy tu w województwie lubelskim. Na Zaporze działa mała elektrownia wodna. Dobra, zielona energia. Zalew jest stosunkowo młody, bo oddano go do użytku niespełna 14 lat temu, a wielu mieszkańców pobliskich miast przyzwyczaiło się przez te naście lat do kąpieliska Moczydło w Nieliszu. Jest tu plaża z palmami, pomosty, wypożyczalnia kajaków i innych pływających urządzeń, bar oraz pole namiotowe. To nie jest mój pierwszy raz w tym miejscu, jak zwykle nie radzę przyjeżdżać tu w długie weekendy, bo robi się tłoczno. No i jeszcze ci amatorzy przenośnych głośników i narodowego disco, chyba że ktoś z was lubi. Zapomniałem jeszcze o żeglarzach i wędkarzach. Nie, żeby mi przeszkadzali, jest to po prostu dobre miejsce do uprawiania tego hobby.
Wieczór spędziłem w towarzystwie pewnego cyklisty, który wybrał się pierwszy raz w podróży rowerem. Po zmroku dołączył do nas samozwańczy dyrektor pola namiotowego i własnej przyczepy kempingowej z produktem osobistej destylacji. W takim towarzystwie zawsze znajdą się ciekawe tematy do obgadania. Zimna kąpiel w zalewie Nieliszcz, trochę warzyw i kiełbasek z boczniaka, godzinny plażing w towarzystwie całkiem sporej rodziny łabędzi i tak naładowany dobrą energią mogę ruszać dalej. Mimo że Tomaszów Lubelski leży zaledwie 150 km od Przemyśla, gdzie mieszkam, bywałem tu tylko przejazdem w drodze do Zamościa. Projektował go kiedyś Bernardo Morando, ten, który piękny Zamość swoimi projektami tworzył. Kiedyś poświęcę mu więcej czasu. Przeczytałem, że niedaleko Tomaszowa Lubelskiego znajduje się rezerwat geologiczny Piekiełko. To tak zwany ścisły rezerwat przyrody nieożywionej koło wsi Łaszczówka. Na powierzchni 1,5 hektara leży 68 głazów. Największe z nich mają około 10 metrów obwodu. Oczywiście takie miejsce z czasem obrosło legendami. Jedna z nich opowiada o dziewczynie, która odmówiła ręki czartowi przebranemu za parobka. Czart postanowił się zemścić i zasypać kościół głazami w momencie, gdy będzie brała ślub z innym mężczyzną. Gdy popędził dokonać zemsty, nagle w południe zapiął kur. Diabeł stracił moc i porzucił głazy w szczerym polu. Do dziś nikt z mieszkańców nie bierze stąd choćby najmniejszego kamyczka, gdyż może przynieść to nieszczęście. Uważa się również, że w rezerwacie straszy w południe i o północy. Byłem tu w samo południe i nic. Wyjechałem nieprzestraszony. Jeden z tych kamieni jest bardzo ciekawy. Podróżując kiedyś po Norwegii, Szwecji i Islandii, widziałem runiczne kamienie Wikingów. Ten wydawał mi się bardzo podobny. Słowianie też mieli swoje runy, lecz nie znalazłem żadnych informacji związanych z tym miejscem. Być może to twory natury albo tego czarta. Kamienne krzyże bruśnieńskie nazywane są skarbem wschodniego Roztocza. Są nieodłączną częścią tutejszego krajobrazu. Stoją w polach, lasach i na rozstajach dróg. Wszystkie te krzyże pochodzą ze starego brusna. Słowo brus oznaczało duży, ociosany kamień. Właśnie Dolną przejeżdżam kilka razy w roku. Nie pamiętam od jak dawna stały tu elementy mostów i przęseł kolejowych. W tym roku pojawiła się wielka czarna lokomotywa i aranżacja galerii kolejnictwa ruszyła z pełną parą. Powiat lubaczowski może się teraz pochwalić atrakcją, która przyciąga chłopców w każdym wieku.
Dziewczęta i dziewczynki, jak zauważyłem, również przyglądały się wszystkiemu ochoczo. Możemy poznać historię kolejnictwa kresowego i galicyjskiego na tych terenach. Multimedia, makiety, eksponaty i wystawy mieszczą się w budynku dawnej stacji kolejowej z końca XIX wieku. Obok budynku stacji możemy zobaczyć piękny parowóz zbudowany w 1944 roku w zakładach w Kessel oraz dwa wagony towarowe, jeden z 1937, drugi z 1940 roku oraz wagon pasażerski trzeciej klasy z 1907 roku. Wypróbowałem osobiście solidną atrakcję dla dzieci, czyli wąskotorówkę Mini Bałaj. Jej krótka, ale ciekawa trasa biegnie przez jeden z zabytkowych mostów. Gdy zapragniecie zwiedzić to miejsce, oprowadzi i opowie wam ciekawe historie mój kolega, fotograf parający się starymi technikami, Marcin. Dziękuję za wspólną podróż i włóczęgę po wschodzie naszego kraju. Jeśli pominąłem jakieś ważne i istotne miejsca, liczę, że mi o tym napiszecie. Zawsze czekam na wasze komentarze, na które staram się odpisywać. Wsparcie subem i łapką mile widziane. Pozdrawiam i polecam się na przyszłość. Grzegorz. A w tle mój pies York Floki, który nie mógł doczekać się końca odcinka.